Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku filmików z serii o ciekawostkach ze świata makijażu i nie tylko. W poprzednim filmiku przedstawiłam Wam 5 ciekawostek o historii makijażu. Chcieliście więcej, więc tadam, jest druga część. Jeżeli nie widzieliście pierwszej, to zapraszam tutaj. Wystarczy kliknąć i zobaczycie pierwszą część. Kolejność nie jest obowiązkowa. Chodzi głównie o to, aby przedstawić Wam ciekawostki, których być może jeszcze nie wiecie na temat makijażu czy historii makijażu, a żeby się tego dowiedzieć, to musicie oglądać dalej, więc miłego oglądania. W ostatnim odcinku z tej serii dowiedzieliście się, że Max Factor był Polakiem i dzisiaj chciałam Wam przedstawić jeszcze jedną osobę ze świata makijażu, która jest pochodzenia polskiego i chodzi mi tutaj o Helenę Rubinstein. Helena Rubinstein przyszła na świat jako Haja Rubinstein w 1872 roku w Kazimierzu nieopodal Krakowa. Wtedy Kazimierz leżał obok Krakowa, a dzisiaj jest jego częścią, jest w Krakowie. To taki dodatek ode mnie, abyście wiedzieli, że co nieco wiem na temat geografii i historii naszego kraju. Zarówno Helena Rubinstein, jak i Elizabeth Arden zaczynały od prowadzenia swoich salonów piękności. Podkreślały, jak ważna jest pielęgnacja. Helena twierdziła, że nie ma brzydkich kobiet, a są jedynie leniwe. Elizabeth Arden natomiast, że trzeba mocno trzymać się swojej młodości i urody. Dwie najpopularniejsze receptury pomadek w latach 20-30 obejmowały sproszkowane owady, wosk pszczeli, oliwę z oliwek lub puder z pigmentami zmieszany z masłem lub smalcem. Pierwsza pomadka obrotowa została zaprezentowana w 1923 roku przez Jamesa Bruce'a Masona Jr. W latach 90. XIX wieku naturalność była słowem kluczowym, ponieważ według poradnika Savoir Vivre mieszkanki Nowego Jorku mogły używać pomadki i pudru wtedy, kiedy szły do restauracji na obiad, ale nigdy na kolację. I to już wszystkie ciekawostki w tym filmiku. Mam nadzieję, że pojawiły się tutaj jakieś informacje, których jeszcze nie widzieliście. Jeżeli tak było, napiszcie o tym w komentarzach poniżej, bo jestem ciekawa, czy dla Was te filmiki są właśnie ciekawe. Jeżeli nie wiecie, skąd czerpię informacje na temat tych ciekawostek, to w ostatnim filmiku przedstawiałam Wam książki, z których warto czerpać informacje na temat makijażu i książki o historii danych rodzin, które stworzyły marki kosmetyczne. Jeżeli tego filmiku nie widzieliście, to tutaj możecie kliknąć. Tutaj jest odnośnik i znajdziecie też linka w opisie pod spodem, więc zapraszam Was serdecznie do obejrzenia. A tym, którym się nie chce czytać tych wszystkich książek i wyłapywać tych ciekawostek, jest ta seria, więc mam nadzieję, że Wam się podoba. Jeżeli tak, kciuki w górę. I tyle. Zapraszam na kolejny filmik z tej serii, więc do zobaczenia. Cześć!